Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj jest dzień stylówek świątecznych i wigilijnych. Super sprawa. Przygotowywałam się do tych stylówek oczywiście od jakiegoś czasu. No i widzieliście już niektóre rzeczy, które wystąpią w tych stylówkach, bo właśnie to są te rzeczy między innymi, które mam na sobie. I pokazywałam niektóre w holu, niektóre są moimi starymi rzeczami. Oczywiście starymi, w cudzysłowie, to są wszystko rzeczy w super stanie. No i oczywiście wszystkie te rzeczy będą z second handów, rzeczy vintage, rzeczy z mojej szafy, rzeczy używanych. No i kochani, tegoroczne stylówki będą utrzymane w tonacjach takich typowo świątecznych. Złoto, biel, beż, kolor kremowy, czerwień, bordo. Jeden wyłom tylko będzie, jeden wyjątek zobaczycie, niespodzianka. Tymczasem oprócz tych stylówek pokażę Wam też, no i oczywiście kochani, oprócz tych stylówek będzie też rozdanie, czyli już wyniki rozdania, bo w ostatnim filmiku zgłaszaliście swoją chęć udziału w rozdaniu. No i tym razem już losujemy. Mam tutaj koszyczek, o, z ostatniego programu. W środku są już losy, nie wiem czy to obejmie, ale są losy, zwinięte bardzo dokładnie. Wszystkie osoby, które się chętne są i które mnie komentowały, które były aktywne na moim kanale, zostały tutaj umieszczone i wylosujemy trzy osoby, tak jak ostatnio mówiłam, główną główną paczkę z kilkoma rzeczami. Przypomnę Wam jeszcze na końcu, co tu jest i wylosujemy to, ale już po stylówkach. Także zapraszam Was na koniec tego filmiku. Po wszystkich stylizacjach zrobimy wybór osób, które dostaną ode mnie upominki. Ale kochani, tymczasem chciałam Wam jeszcze bardzo, bardzo podziękować za cały rok. Będę to jeszcze robić w programie na koniec roku, podsumowującym wszystko, cały ten rok, ale chciałabym już teraz Wam powiedzieć, że jestem Wam bardzo wdzięczna. Naprawdę mam wrażenie, że z niektórymi się udało mi zaprzyjaźnić wręcz i jesteście wspaniali. Dzięki za wszystkie wspaniałe komentarze, za słowa otuchy, za słowa pociechy, za słowa zachęty, żeby dalej to robić. No i tak za wszystkie komplementy, dzięki którym w ogóle chciało mi się to robić i chcę nadal mi się to robić. Zapowiem też, kochani, jakieś nowości na nowy rok już pomału. Bardzo, bardzo się też cieszę, że mogę się z Wami podzielić i że te rozdanie teraz świąteczne i noworoczne są i że po prostu będę mogła Was obdarować trochę swoimi ukochanymi rzeczami, rzeczami eko. Także jeszcze raz dziękuję i oczywiście zapraszam wszystkich nowych widzów do zasubskrybowania kanału. Wciśnijcie sobie przycisk powiadomień, bo filmików będzie mnogość, a jeszcze nowości w nowym roku. I bardzo proszę o polubienie na filmiku. Zaraz zobaczycie, myślę, że fajne stylizacje na święta i na Wigilię. Zapraszam. No i tak, kochani, będę robiła Wam tutaj taki przegląd takich tak zwanych centerpieces, czyli takich rzeczy kluczowych w każdej stylizacji i będzie po kilka stylówek z każdą z tych rzeczy. Zacznę od takich najmniej formalnych, czyli o, przebitka stylówki ze swetrem świątecznym, który ostatnio pokazywałam w holu. To jest coś takiego, co będę zdecydowanie nosić na takie luźne dni świąteczne w domu, żeby sobie obejrzeć te wszystkie świąteczne filmy familijne, popijając gorącą czekoladę i jedząc piernik, który ostatnio widzieliście, że już się robi. Tak, i to jest na pewno taka moja teraz ulubiona domowa stylówka. Jest naprawdę prze. No i druga taka stylówka luźniejsza, ale jakby to powiedzieć, może nie po domu, ale taka na przykład na imprezkę ze znajomymi. Świąteczne spotkanie z przyjaciółmi, dzielimy się drobnymi upominkami, jemy sobie pyszne rzeczy i na przykład oglądamy jakąś komedię albo po prostu gramy w jakieś gry towarzyskie, więc nie będziemy się ubierać jakoś bardzo formalnie, sztywno. Jesteśmy wśród swoich, przyjaciół,
na luzie. No i moi drodzy, zrobiłam Wam stylówkę z taką sukienką swetrową, którą kupiłam dzisiaj. Tak, dzisiaj mimo, że już miałam stylówki zrobione, to wpadłam do Lumpeksu w Wieliczce na rynku i udało mi się kupić przesuperową sukienkę, przynajmniej mnie się mega podoba. No i zobaczcie, Judith Williams, czyli projektantka sukienka, i ona jest zrobiona z bawełny i wiskozy, z tego co czuję, bo metka jest wycięta, ale na 100% nie jest to żaden sztuczny materiał, oprócz, zobaczcie, tej metalicznej złotej nitki, która jest tutaj wpleciona, no bo oczywiście, że to jest jakieś włókno metaliczne, czyli no może nie jest to nienaturalne, no bo metaliczne to raczej będzie jakiś metal, ale może to być też, wiecie, taki plastik w kolorze metalu. Nie wiem, z czego jest to włókno metaliczne zrobione, podsumowując. Ale ma przepiękny krój, zobaczcie, to jest taka nietoperzowa sukienka, bo to na pewno jest sukienka. Może dla niektórych to być tunika do leggingsów, ale dla mnie to jest normalnie sukienka i ma super detal, popatrzcie, takie bardzo w ogóle fajne wykończenie, takie jakby szydełkowe, i na końcu ma takie frędzelki po prostu. Bardzo mi się podoba, ma świetny dekolt, jest taka lejąca, bardzo ładnie się układa. I zobaczcie, zrobiłam takie dwie stylówki, bardzo podobne do siebie. Jedna jest taka zupełnie na luzie, tylko włożyłam sobie do tej stylówy taki naszyjnik z gwiazdkami złoty, który fajnie tu wydłuża, bo ona jest taka nietoperzowa, taka tutaj luźna w tym przypadku. I ten naszyjnik będzie nam tu robił taką długość przez środek, co nas optycznie też wyszczupli, wysmukli. No i da tego blasku świątecznego, tego czegoś takiego wow świątecznego. Ten naszyjnik noszę tylko w święta, bo wiecie, to jest no, ewentualnie na scenę, ale raczej do tej pory nosiłam go tylko w święta. Jest bardzo fajny, różne łańcuszki i takie gwiazdeczki zawieszone. To jest jakiś zwykły metal w kolorze złotym, ale ma naprawdę fajną jakość, bo powiem Wam, że tu nic nie zeszło do tej pory. Kolor trochę tutaj zaczyna tak miedź przebijać, bo to prawdopodobnie jest miedziane, ale naprawdę fajna jakość i bardzo ładnie według mnie to wygląda do czegoś takiego, takie właśnie takie spływająca biżuteria. No i druga stylowa z tym, to włożyłam sobie pasek, ten, który mam na sobie, bo ten pasek jest bardzo uniwersalny, zobaczcie, to jest taki biżuteryjny pasek, już widzieliście go u mnie w stylówkach, jeśli oglądaliście mnie. Taki złoty pasek z kwiatuszkami i cyrkoniami, typowo taki elegancki, ozdobny pasek. Ja go bardzo lubię nosić, bo on jest mega wygodny też. Zupełnie nie krępuje ruchów, nie spada, jest po prostu idealny i jest bardzo dobry na mój obwód pasa, więc to też jest super. Więc włożyłam sobie tutaj z tym paskiem i z taką kolią vintage. Zobaczcie, naprawdę fajna rzecz, taka vintage'owa kolia od mojej cioci z Anglii. Naprawdę wygląda tak staro i jest stara. Mam też drugą taką podobną, bardziej gładką taką. Też jest to vintage rzecz. No i jedna lub druga by pasowała. Ja wzięłam akurat tą prążkowaną, bo ten sweter ma takie właśnie taką ciekawą fakturę i te prążki mi tu do tego pasowały. Fajnie to tak, te dwie faktury ze sobą jakoś tak mi się grają mi. No i do tego nietypowo włożyłam czerwone szpilki, bo już za dużo mi się tutaj nie podobało, że jest za dużo tego mono takiego kolorystycznego wrażenia. I to wszystko jest troszeczkę mdławe, więc też czerwone szpilki uważam, że są tu uzasadnione. Można oczywiście cieliste, jak najbardziej. I mam w ogóle takie rajstopy, które już pokazywałam w stylówkach. Też są beżowe ze złotą nitką, które będziecie też widzieć w innych stylówkach. No w każdym razie te dwie stylówy z tą sukienką na luzie. Ekstra, bardzo, bardzo wygodne. I wiecie co, to będzie chyba moja druga ulubiona stylówka w te święta, bo jest to tak wygodne, tak praktyczne i świetnie się w tym czuję. Naprawdę, mimo tego koloru, którego ja nie wiem dlaczego ostatnio tyle beżów kupuję, a zawsze mówię, że nie lubię nosić beżu, no ale co zrobić? Kochani, no, to jest tyle jak o tą sukienkę. Teraz pójdziemy do trochę bardziej formalnej spódniczki, ale krótkiej. I zobaczcie, taka wełniana spódniczka, ale w pięknym czerwonym kolorze, takim wyrazistym. No i dlaczego to nie jest takie super eleganckie, bo taka gruba wełna to nie jest taka zbyt odświętna wieczorowa rzecz. To jest takie coś na przykład na jakiś już drugi dzień świąt, jedziemy do rodzinki, też sobie coś tam jeszcze poświętujemy, ale to już jest takie bardziej półformalne.
taka krótka spódniczka w świątecznym kolorze i mam dla Was kilka stylówek z tą spódniczką. Pierwsza stylówka to będzie właśnie z tą bluzką, którą mam na sobie, tą przepiękną koronkową bluzką z ostatniego hola firmy Buch, marki Buch z Kopenhagi. Do tego właśnie te rajstopy, co mam na sobie, czyli z tą złotą nitką, czerwone szpilki i albo mogą być cieliste szpilki, to jak wolicie. I tak, sweterek, który zobaczycie w kolejnym holu znowuż, ale dzisiaj pokazuję go tylko w stylówkach. Świetny sweterek z wełną, z takimi bufiastymi rękawkami i jest przesuperowy. I w dodatku ma, zobaczcie, taką pepitkę modną i jeszcze taką srebrną nitkę, co też dodaje mu świąteczności, mimo tego zamka srebrnego, chociaż w sumie ten zamek też nie jest jakiś zły. To jest taki właśnie półformalny strój. Bluzka jest mega elegancka, ale tutaj mamy sweterek z zamkiem, takie szerokie rękawki, może być do takiej wąskiej spódniczy, nie będzie nas poszerzał. No i świetne są te rękawy, naprawdę, z takimi marszczeniami. Fajny wzór i bardzo mi się to podoba. Do tego może być czerwona torebka, czarna torebka i ten sweterek świetnie wyglądałby też do na przykład czarnych spodni albo do szarych spodni, ekstra. No, także też bardzo mi się spodobał ten sweter. I druga stylóweczka, też ta bluzka. Sama bluzka do tej spódnicy, zobaczcie, też może być po prostu bez tego sweterka, ale dobrałam sobie jeszcze do tego, zobaczcie, taką kamizelkę jedwabną. I to będzie takie troszkę nawiązanie do stylu szkockiego, ona jest bardzo elegancka, ta kamizelka ma złote guziki i będzie też bardzo szykownie wyglądać, jeśli lubicie takie oryginalne dodatki, trochę co innego, nie taka stricte sztywna klasyka, tylko właśnie takie coś takiego z pazurem, jak nawiązującego do tych świątecznych papierów, opakowań. Dla mnie super, ja kocham takie połączenia i kocham takie wzory, w ogóle bardzo lubię szkockie wzory. No i ostatnia rzecz, niepotrzebnie to odwiesiłam, to stylóweczka, też ta spódnica, tylko tym razem rajstopy czarne w serduszka czerwone, tak, do tego buciki czerwone i taka przepiękna koszula, zobaczcie, w szkocką kratę z wełny. Ona jest taka artystyczna, ma takie drapowania tutaj, ma taki kołnierz jakby dziwny, taki szalowy, też można go zapiąć bardziej lub bardziej odchylić i wtedy robi się taki, taki duży wykładany kołnierz właśnie z tego. No i spiłam sobie to pasem, tutaj mam ten pas frakowy w szkocką kratę z jedwabiu, jest ekstra. Do tego duża broszka właśnie w stylu szkockim, taki thistle i ten pas też jest zapięty taką broszką w kolorze zielonym, która pasuje do tych odcieni na bluzce i na pasie, więc szkocka kratka do kwadratu, do tej spódniczki, bardzo mi się podoba. A te rajstopy to dlatego, że po prostu nie chciałam wkładać jasnych, bo się zbytnio odcinały, a ten strój generalnie prócz czerwieni jest taki trochę ciemniejszych barwach. Dla osób, które wolą taki lekko gotycki styl, powiedziałabym. Nie no, żartuję z tym gotyckim, ale które nie lubią aż takich jasnych barw, takich, wiecie, rozświetlających. Bo też różne są, prawda, upodobania. Ja też czasem mam ochotę na takie ciemniejsze stylówki. No i to by były stylówki z tą czerwoną spódniczką, którą bardzo lubię, jest bardzo wygodna, cieplusieńka. No i teraz przechodzimy do coraz bardziej uroczystych rzeczy. No i teraz kolejny etap to już jest Wigilia i pierwszy dzień świąt, czyli takie najbardziej nasze, w naszej tradycji uroczyste obchody. No i zobaczcie, ta bluzka ostatnio pokazywana, widzieliście już tutaj, pokażę Wam przebitkę w takiej stylówce w holu z taką piękną spódnicą jedwabną w tym samym kolorze i z tym szalem przepięknym, który też jest tutaj. Jedwabnym, który mi się udało kupić prawie identycznym jak ta spódnica. No, ten szalik właśnie, taka była stylowa, a dzisiaj proponuję Wam stylówę z czerwienią, jak przystało na święta, ta piękna czerwona spódnica, którą też Wam pokazywałam, tylko z inną bluzką, moim zdaniem też super pasuje do tego właśnie, do tych rajstop z tą złotą nitką czerwonych szpilek. Tak to wygląda, zobaczcie tam przebitkę, bo Wam zrobiłam przebitkę tego stroju.
A jeszcze, tak, no i kochani, jak już mówiłam wcześniej, mam pod spodem tą cielistą, jedwabną halkę szyfonową, która nie dość, że pomaga układać spódnicę i trochę ją, nie pozwala się jej czepiać rajstop, to jeszcze nam tutaj sprawia, że ta przezroczysta bluzka nie jest jakaś obsceniczna, nie będzie nam widać biustonosza, chociaż ten biustonosz, który mam na sobie, jest całkowicie niewidoczny pod nią, ale mimo wszystko jednak ta halka sprawia, że jest to bardziej eleganckie. Nie jest to jakieś takie kontrowersyjne. No i przepiękny kolor tej spódnicy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja tutaj jeszcze od siebie bym teraz dodała, że wzięłabym do tego sobie, zobaczcie, taką torbę, która w ogóle wygląda jak prezent. Ona jest ciutkę ciemniejsza niż spódnica, ale to nie szkodzi. Zobaczcie, ona ma tutaj taką kokardę z cyrkoniami, jest w ogóle taka bardzo błyszcząca, odświętna, wygląda właśnie jak pudełko prezentowe. To jest dla mnie coś idealnego właśnie na święta i wigilię. Taka torebka, która będzie nam tutaj robić wrażenie prezenciku dodatkowego. No i uważam, że po prostu to jest urocze do tego. Troszkę ciemniejsze, ale wiecie co, ja się tym nie przejmuję, bo jakieś tam dodatki można jeszcze sobie... ciemniejszą broszkę, na przykład jakiś pierścień z takim ciemnoczerwonym oczkiem i już będzie zgrane. No i jeszcze dodatkowo, prócz tego szala, który oczywiście wygląda ekstra do tego, można sobie wziąć elegancką apaszkę z takimi chwostkami. I zobaczcie, tę mam taką apaszkę, którą widzieliście też w niedawnych holach, jedwabną, bardzo dobrej marki, z takimi chwastami i ona ma w sobie i taki beż, i czerwień. I to właśnie taki odcień czerwieni, więc też by była przepiękna do tego. Możemy sobie taką apaszkę, ponieważ ta bluzka jest jednak lekko przezroczysta, nie wszędzie jest tak ciepło. Można sobie ją wziąć w roli takiej narzutki po prostu, albo ten szal, albo to. I też będzie fajnie kolorystycznie się zgrywać i dawać nam takie ożywienie też przez tą czerwień. Ciekawa jestem, jak Wam się to podoba. Koniecznie piszcie, które stylówki się Wam najbardziej podobają i czy to Wam się podoba, bo ta stylówka jest tak energetyczna dla mnie, mimo beżu tej bluzki. Mega po prostu. No i moi drodzy, jesteśmy już przy tej spódnicy, więc skończymy z tą spódnicą, że tak powiem. Pokażę Wam jeszcze jedną stylówkę z tą spódnicą. A mianowicie mam taki śliczny sweterek kaszmirowy, zobaczcie, z białym futerkiem. I to jest też taka bardzo świąteczna rzecz. Pewnie na Wigilię bym się ubrała tak, ale na przykład już na jakiś pierwszy dzień świąt pewnie bym włożyła ten sweterek, bo to jest takie milusie, tu jest w ogóle takie futerko z królika, taki kołnierzyk. I jeszcze jest atłasowa, jedwabna kokarda, wstążka, którą się wiąże w kokardę. I zobaczcie, do tego przymierzyłam sobie ten sweterek raz na wierzch, taki tutaj trochę rozpięty u dołu, bo wiecie co, taki sweter zapinany dłuższy skraca nam, znaczy jakby przedłuża tułów i skraca, zaburza po prostu proporcje. Więc trochę rozpięty, żeby było widać, że ta talia jest wyżej jednak. On jest bardzo wąski, więc widać, gdzie jesteśmy najwęższe. Ale można go też włożyć do środka i zobaczcie, tutaj druga przebiteczka będzie właśnie, jak sweterek jest włożony do spódnicy, bo to jest też jak najbardziej możliwe, mimo że jest zapięcie, ta kokarda nam tu to zapięcie trochę przysłania i tak tutaj ładnie się układa, więc można po prostu sobie to dać do środka, także taka stylówka. Ciekawa jestem bardzo, co o niej myślicie. Do niej sobie włożyłam jeszcze taką vintage torebkę. Wzięłam sobie taką białą, właściwie kremową torebkę pod kolor swetra. No i ta torebka jest świetna też po prostu. To już mamy teraz czerwoną spódnicę, moi drodzy. No a teraz idziemy do kolejnej spódnicy. No i zobaczcie, tutaj mam taką spódnicę od Pinko, bardzo markowa spódnica i ona mi się bardzo podoba, jest w takim bombkowym stylu i to mi się też kojarzy ze świętami, bo zobaczcie, ona ma kolor srebrny, kolor złoty i te wzory są w takie paseczki ze złotym. Tutaj ma co prawda niby taką a la gumkę sportową, ale ma bardzo odświętny krój, bo ona tak stoi jakby trochę w biodrach i bardzo się fajnie błyszczy. Nie zawsze to widać na filmie, ale może się uda mi Wam to pokazać tak pod kątem jakoś, o. No, może zobaczycie to też w stylówce, że jak to będzie wyglądać. No i jest kilka propozycji. Pierwsza propozycja to jest właśnie znowuż z tą bluzką, bo patrzcie, ten beż i ta złota nitka znowu pasują do tych elementów na spódnicy i wtedy rajstopy te, które mam, czyli rajstopy cieliste,
ze złotą nitką, oczywiście ten złoty pasek, przepraszam, który mam na sobie. No i też mega strój moim zdaniem. Można sobie, jak jest nam zimno, włożyć też sweter i na przykład ten sweter, co tutaj jest, byłby też bardzo fajny, bo on nie dość, że ma podobne wzory, ma taką jakby pepitkę jak ta spódnica, takie ukośne wzory, to ma w sobie takie czerwone bordo, srebrny kolor, czyli znowuż tutaj do tego by pasował. No i generalnie jest też w takim bombkowym stylu, bo te rękawy znowu takie są bufiaste, takie bombowate i to znowu nawiązuje według mnie fajnie stylem i rodzajem tych wzorów do tej spódnicy. Podoba mi się po prostu to. To fajnie wygląda według mnie. Dla mnie ta spódniczka jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Kolejna rzecz do tej spódnicy to jest body aksamitne. Przepiękne takie bordowe body. Musiałam je odwrócić, bo oczywiście nie odwróciłam. Z takiej starej kolekcji H&M-u. Z takim kopertowym tutaj, z kopertową górą, z długim rękawem. No i do tej spódnicy idealnie pasuje to body. Do tego właśnie pas bordowy z takimi ozdobami mocnymi, jakby bombki. Zobaczcie, to jest jakiś bardzo, bardzo markowy pas, ale nie wiem jaki, bo nie zachowała się marka, ale zobaczcie, piękny vintage pas ze skóry z takimi ślicznymi ozdobami właśnie jakby świątecznymi, z kamieniami i to pasuje do tego idealnie według mnie, właśnie do tego body, do tej spódnicy, rajstopy kryjące bordowe właśnie z błyszczącą nitką i te vintage buciki bordowe, idealne zestawienie według mnie. Mega. I teraz niespodzianka dla Was, czyli właśnie ten kapelusik z ostatniego hola, aksamitny, przepiękny. Kapelusik w stylu retro, czy też może to jest bardziej toczek w stylu retro z tą kokardą. Zobaczcie, tutaj go Wam pokazuję i ma woalkę taką ażurową. Woalka jest zawsze ażurowa. Z przodu. Ta stylóweczka jest taka bardzo elegancka, trochę jak z bajki. Mi się to kojarzy z jakimiś takimi ekstrawaganckimi filmami typu Grinch z baśniowymi strojami, coś takiego na przykład na wyjście do opery w święta, na jakąś taką elegancką świąteczną imprezkę, albo po prostu też na Wigilię, jeżeli lubicie takie trochę przebrania, trochę takie fantazyjne rzeczy. Mnie się to bardzo podoba, mi się to właśnie kojarzy z takimi, z taką baśnią trochę. Nie wiem jak Wam, piszcie koniecznie. Ostatnia rzecz, moi drodzy, to będzie bluzka jedwabna z baskinką. Zobaczcie, z przepięknymi guziczkami takimi zrobionymi ze szklanych lub, nie wiem, z minerałów jakichś koralików czarnych. Tutaj ma ręcznie wyszywane takie ozdoby. I w ogóle jest ręcznie szyta, to jest przepiękna bluzka, fioletowa, to jest właśnie ten jeden kolor, który jest inny niż pozostałe, bo nie utrzymuje się w tej tonacji tych wszystkich ciuchów, które miałam wcześniej. No i to jest stylówka ze spodniami, z tymi spodniami z H&M-u, z wełny, eleganckimi, takimi pumpowatymi lekko. Mogły być każde eleganckie spodnie, jeśli byście chcieli taką stylówkę sobie odtworzyć. Każde czarne eleganckie, one są z bardzo wysokim stanem, więc ja włożyłam tą bluzkę z baskinką do środka. Bo tutaj by się nie sprawdziło wkładanie na takie poszerzane spodnie jeszcze tej baskinki, to by źle wyglądało. Więc dlatego tutaj idealnie do środka to wchodzi, do tego złoty paseczek, ten sam, który mam na sobie. Jakaś elegancka torebka, ja tutaj mam akurat taką aksamitną, wysokie szpilki lakierowane, no i uważam, że też spodnie mogą być piękne i mogą robić robotę na święta. Jak najbardziej, wszystko zależy, co do nich dobierzemy, jak to ubierzemy, trochę taka bardziej taka wieczorowo, nie wiem jak to nazwać, bardzo elegancka na pewno. Także spodnie też jak najbardziej mogą być bardzo eleganckie na Wigilię i święta. No i to była moja ostatnia styluwa na dziś, kochani, ale już niedługo w holu zobaczycie stroje, które kupiłam i jakieś elementy stroi, które kupiłam na Sylwestra i w kolejności następnej, znowu za tydzień, będą stylówki sylwestrowe. Kochani, bardzo Was serdecznie zapraszam na następne filmiki. Będą w holu świetne rzeczy. A teraz rozdanie. Już się nie mogę doczekać. Kochani, jak już wcześniej mówiłam, będę teraz wybierać osobę drogą wyciągania karteczek z tego koszyczka do takiej paczki. Paczka zawiera
przepięknie pachnący, naturalny balsam do ciała, takie masło do ciała, peeling, mydło, kule do kąpieli i ozdoby, takie, wiecie, takie dodatki ozdobne. I mam też do wylosowania piękne dwa mydełka świąteczne. Jedno jest w kształcie choinki, drugie jest jego płatka śniegu. To choinkowe mydełko się aż tak nie będzie pienić, ale jest bardzo natłuszczające i bardzo fajne. Także super. I kochani, no właśnie, bardzo się cieszę, że mogę się z Wami podzielić tymi rzeczami. I że mogę wylosować Was teraz. Już nie mogę się doczekać. Strasznie się cieszę, że mogę Wam zrobić przyjemność i wybrać jakieś osoby, które dostaną. To bardzo żałuję, że nie mogę wszystkim. Naprawdę, gdybym była w stanie, to bym Was wszystkich obdarowała z wdzięczności. Ale będą jeszcze rozdania. Będą rozdania, będzie rozdanie na Nowy Rok. Dobra, losuję pierwszą osobę. Dobra. Oj, wypadło. Się stresuję. Osobę do tej głównej wygranej, jakby głównego prezentu. I to będzie, moi drodzy, i to będzie, tadam! Katarzyna K. Super. Okej. Bardzo żałuję naprawdę, że wszyscy nie możecie wygrać, ale cieszę się, że po prostu komuś mogę to wysłać. Katarzyna. Następna osoba. Zobaczmy. Uff, już wybieram teraz tak na szybko, bo najgorzej zacząć się wahać. I teraz mydełka. Joanna. Dobrze mówię? Tak, Joanna G. Jedno mydełko i drugie. Dobra. To zaraz wypadnie. I drugie mydełko. Marzena T. Gratulacje, naprawdę szczere gratulacje, super i bierzcie udział w kolejnych rozdaniach, bo na pewno jeszcze będzie można wygrać fajne rzeczy. Nie zniechęcajcie się, że nie wygraliście, ale gratuluję tym zwycięzcom i koniecznie napiszcie do mnie na maila Moda Eko Kreatywna, który jest w opisie filmu i podajcie adres do wysyłki i bardzo Was proszę, wyślijcie mi adres swojego paczkomatu, numer telefonu i e-mail, a e-mail to będzie, no bo mi wyślecie z e-maila. E-maila, ale okej, numer telefonu, adres paczkomatu, oczywiście swoje dane osobowe, bo będę je potrzebować do wysłania tego do paczkomatu, bo ja mam daleko na pocztę, więc bardzo Was proszę, żeby to był paczkomat, bo po prostu to mam na miejscu, mogę to szybko od razu wysłać i bez etykiety, jeśli podam te dane. Także bardzo już Was zapraszam na kolejne programy i do zobaczenia już za kilka dni. Cześć, pa! Pozdrawiam.